Z tej strony Paulina Klimek i właśnie otworzyliśmy galę KSW76 w Grodzisku Mazowieckim i inauguruje ją w fantastycznym stylu Kamil Gawryjołek, który dzisiaj przebojem wdziera się do organizacji, bo nie dość, że debiutuje, zrywa się z podróży poślubnej, to jeszcze kończył przed czasem Marka Samociuka. Lista osiągnięć niesamowita, chyba głowa pęka od tego wszystkiego. Tak, kurczę, już mnie tak głowa boli. Jestem tak głodny, że chciałbym coś pójść zjeść, ale bardzo się cieszę, kurczę, jestem, nie wierzę, jeszcze nie dochodzi do mnie, że właśnie debiut zawodowy, wróciłem w środę, tak naprawdę wylądowałem tutaj w Warszawie na lotnisku, w środę. W czwartek rano z trenerem Krystianem zrobiliśmy jakieś takie zadaniówki właśnie pod tego rywala. Po południu w czwartek wyjechaliśmy, jesteśmy, wygrywamy, jedziemy dalej. Jasne, słuchaj, zapytam o przebieg walki. Na początku Marek poszedł do przodu, stworzył taką presję, tam było prawie 15 kilo różnicy między wami, więc całkiem sporo. Ale potem, kiedy już, tak, potem oczywiście była walka w parterze, przeniosła się na dół i kiedy już odzyskałeś swoją pozycję i miałeś ten dosiad, zająłeś plecy, wydawało się, że chyba wiesz, że jesteś w domu. Tak, tak. Jak już go miałem tak naprawdę w dosiadzie, to już wiedziałem, że on z tego już nie ucieknie. Próbował uciekać za plecy, uciekł za plecy, że miałem go za plecami. Trener, że słyszałem tam trenerów, żebym rozpłaszczył go i biłem. Sędzia krzyczał, Marek broń się, Marek się nie bronił i mamy to. Mówiłeś, że na ostatni moment było podpisanie kontraktu, decyzja o tym wszystkim, więc tym bardziej to zwycięstwo jest imponujące. Zatem zdradź nam kulisy twojego kontraktu z KSW. Czy opiewa na więcej walk? Jak to wygląda? Tak naprawdę nie wiem. Miałem stoczyć tą walkę i po tej walce tak naprawdę będę wiedział, co dalej, ale mam nadzieję, że po takim debiucie w KSW tak naprawdę wskoczyłem we wtorek na tą walkę. Mam nadzieję, że ten kontrakt jak nie dzisiaj, to w jak najszybszym czasie będzie podpisany. Bo chcę tutaj walczyć, naprawdę podoba mi się ta atmosfera, mega wszystko, co do szczegółu dopięte, więc naprawdę fajnie, chętnie tutaj wrócę. Słuchaj, jak debiutować dla KSW, to właśnie w ten sposób, nic dodać, nic ująć. Proszę Państwa, przed nami Kamil Gawryjołek, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.